samorządy złożyły 248 projektów dotyczących programów profilaktyki zdrowotnej, powiedzmy, tak? Głównie to były właśnie programy dotyczące szczepień. To było HPV, to była grypa. Państwo też o tym mówią. I tak się zastanawiam, bo przetoczyła się na przykład duża dyskusja dotycząca szczepień maleńkich dzieci przeciwko pneumokokom. Pamiętają Państwo, tak? Bo to było tak popularne, nawet nasze media również o tym pisały. I jestem ciekawa, czy na przykład w takim zakresie szczepień, gdzie Państwo finansuje tylko pewnej grupie dzieci takie szczepienia w pełni zabezpieczające zdrowie. Czy samorządy też w takie rzeczy się angażują? Mówiła Pani o cukrzycy, o profilaktyce. No to jest epidemia XXI wieku, uznana przez WHO za niezakaźna, ale jednak epidemia, tak? Pani mówiła o układzie krążenia, że Państwo mają tutaj pewne działania profilaktyczne i wiem, że były sukcesy samorządów, był taki program edukacji profilaktyki udarowej przez wiele samorządów prowadzonych. Pytam o to wszystko, bo to są takie zadania po części realizowane przez władze rządowe, ale czy samorządy też tutaj mają na uwadze na przykład tego rodzaju problemy? Bo przyznam, że głównie szczepienia zawsze słyszę, chociaż od Państwa wielu rzeczy mogliśmy się dowiedzieć. Nie wiem, kto z Państwa na tak postawione przeze mnie pytanie może odpowiedzieć. Jeżeli mogę, to samorządy wchodzą w tą sferę potrzeb mieszkańców, która no, nie jest realizowana poprzez płatnika czy poprzez system. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców, zgłaszanych bezpośrednio albo przez mieszkańców, albo przez środowisko medyczne. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy mają kontakt z pacjentem, którzy widzą potrzebę działania w danym obszarze, w przypadku Lublina zgłaszają to do nas i my w ten sposób wychodzimy naprzeciw, konstruując programy, choćby tak jak pani redaktor wspomniała o przysłowiowych szczepieniach pneumokoków. Rządowy program wszedł dopiero, jeżeli Państwo pamiętacie, dopiero po pewnej sferze czy po pewnym czasie działania przez samorządy. To było też lobbowanie troszeczkę środowiska medycznego i rodziców, kiedy naprawdę samorządy, pamiętajmy, tak jak Pani zacytowała, na ponad 2,5 tysiąca samorządów w skali kraju, tylko 200 ileś programów i to tylko kilka było pneumokokowych. Także to jest naprawdę promil skali potrzeb całego kraju, to co samorządy mogą spełnić. Dopiero po pewnym czasie rząd wprowadził szczepienia przeciwko pneumokokom. My jako Lublin doszczepiamy jeszcze ten rok ostatni i te wcześniejsze działania to były jak najbardziej skala potrzeb, która wynikała naprawdę z zapotrzebowania mieszkańców i z zachorowalności dzieci i naprawdę się to przysłużyło do poprawy stanu zdrowia naszych mieszkańców. I tak jest z wieloma innymi działaniami. To nie tylko szczepienia, to jest w tej chwili obszar dotyczący nadwagi i otyłości. Bardzo poważny problem, który system, że tak powiem, krajowy jeszcze tego nie widzi. Jeszcze nie ma żadnych działań, żadnej profilaktyki. Lekarze dostrzegają, ale już na etapie, kiedy trzeba naprawdę leczyć tą otyłość czy nadwagę. A żeby temu zapobiec, to jest rola samorządów i w to wchodzimy jak najbardziej. Czy też programy cukrzycowe, chorób cywilizacyjnych. Edukacja. W ogóle chcemy wyedukować, przynajmniej jeżeli chodzi o Lublin, społeczeństwo, żeby zaczęło dbać o własne zdrowie, zanim cokolwiek się zachoruje. Nie walczmy ze skutkami, tylko zróbmy tak, żeby nie było tych skutków chorobliwych. To jest dobrym skutkiem dla wszystkich, nawet i dla systemu, bo mniejsze wydatki będą potem. Jeżeli się nauczymy zdrowo żyć, zdrowo starzeć się, zdrowo wychowywać nasze dzieci, to naprawdę w perspektywie wieloletniej przyniesie określone efekty. W Lublinie zaczynamy od żłobku. 1000 pierwszych dni dla zdrowia. Dietetyczne żywienie, zdrowe żywienie, bez kolorowych czy z cukrem, zawartością cukru napoju. To się z pewnymi oporami również wśród samych mieszkańców wdrażało, bo pamiętam kilka ładnych lat temu, jakbyśmy wdrażali zdrowe żywienie w żłobkach, to jedna z mam oburzona zadzwoniła do mnie, pani dyrektor, jak to, przecież Coca-Cola jest light, to dla dziecka może być, nie? Więc myśmy tłumaczyli stopniowo, teraz już nie ma tych problemów, już dzieci w żłobkach i rodzice są przyzwyczajeni, że tam jest dieta bezcukrowa, niskosolna i tak dalej, także dostosowana do rozwoju i naprawdę nie ma żadnego zagrożenia. To samo teraz staramy się wdrażać już od kilku lat w szkołach naszych, zaczynając od stołówek, od zdrowego żywienia, więc to wymaga pewnej edukacji, ale też nie tylko samych dzieciaków, ale i rodziców. To z czasem, za kilka lat, my mamy nadzieję, że pokolenie
będzie to widać choćby w zakupach w supermarketach, co, jaki asortyment kupuję. Czyli właściwie Państwo jako samorządy realizują coś, co się nazywa, propagują coś, co nazywa się medycyną stylu życia, czyli prozdrowotne tak zachowania od początku. Właściwie tak by to należało nazwać. Ja myślę, że to jest w ogóle dla mieszkańców niezwykle istotne w badaniach, pewnie i u Państwa tak samo, u nas w Warszawie na pewno. Kwestia zdrowia jest wskazywana przez mieszkańców jako kwestia absolutnie priorytetowa i właściwie najważniejsza. I to wynika z różnych lęków, obaw, ale też z pewnej praktyki, bo jeżeli czeka się na wizytę u specjalisty, u lekarza, na zabieg długo, no to po prostu to jest taka rzecz, która denerwuje i tym zdenerwowaniem obciąża się również władze samorządowe, chociaż niekoniecznie one muszą być za to winne. Bo tak jak wspomniałem na początku, dla mieszkańca, dla pacjenta, no wtórne jest, jaka jednostka realizuje tę usługę, natomiast byleby szybko ją zrealizowała i w odpowiedniej jakości i najlepiej bezpłatnie, więc jesteśmy tego absolutnie świadomi. Ja mam takie widzenie, że z jednej strony no, staramy się zrobić wszystko, żeby nasze jednostki, szpitale wyspecjalizowały się, były rzeczywiście w swoich specjalnościach najlepsze w klasie, jak to się ładnie mówi, a z drugiej strony sztukujemy te potrzeby tym, co możemy zrobić jako samorząd. I tutaj ta edukacja prozdrowotna, o której mówiła pani dyrektor, jest absolutnie fantastycznym obszarem, gdzie możemy poprzez nią prowadzić do tego, że pewne schorzenia, pewne choroby, ich prawdopodobieństwo będzie zdecydowanie mniejsze. Także też przykładamy tutaj dużą uwagę do tego, żeby już na poziomie właśnie żłobków, które od jesieni będą w ogóle bezpłatne dla wszystkich warszawiaków i mamy tutaj ambitny cel, żeby każda rodzina znalazła miejsce w żłobku dla dwój, trzylatka, żeby od tego zaczynać, żeby przedszkole też było takim miejscem, gdzie możemy już pewne postawy profilaktyczne, prozdrowotne pokazywać, szkoła jak najbardziej, więc jak się spojrzy na to też z punktu widzenia tych punktów kontaktu, jakie jako miasto i jego jednostki mamy z obywatelem, no to tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i to na poziomie najmłodszych i na poziomie seniorów, tak, bo tutaj akurat jeśli chodzi o tę część społeczności, a mamy ponad 500 000 seniorów w Warszawie, też rzeczywiście robimy bardzo dużo i pikniki właśnie prozdrowotne i takie działania, które gdzieś pozwalają tę aktywną część swojego życia też spędzić jak najbardziej zdrowo. Więc myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie i rzeczywiście zintegrowanie tych różnych działań jest ważne. Dla samorządu tak, żeby nie było tej tak zwanej silosowości, że tak, na przykład zdrowie robi swoje, edukacja robi swoje, podczas kiedy można osiągnąć ten rezultat wspólnie. I Państwo to właśnie na poziomie samorządów robią. A ja chciałam zapytać, i może teraz patrzę, bo Pani Dyrektor przez chwilę czekała na swój głos. Pan Prezydent tutaj powiedział o piknikach prozdrowotnych, o tych działaniach edukacyjnych. Jak Państwo pozyskują frekwencje? Co Państwo robią? Jak to Państwo robią, że jest zainteresowanie ze strony mieszkańców? Pytam nie bez kozery, bo wiemy, że na przykład NFZ, czyli na tym poziomie ogólnym, są prowadzone pewne badania przesiewowe, nie wiem, w kierunku raka szyjki macicy, raka piersi i bardzo słabo jeszcze ta zgłaszalność, na darmowe przecież programy wygląda. Czy u Państwa na tych wydarzeniach prozdrowotnych jest duża frekwencja i jak to się dzieje, że mieszkańcy chcą korzystać z takich okazji? Właśnie to jest tak, że organizując jakiekolwiek wydarzenia prozdrowotne, promujące zdrowy styl życia w różnych obszarach, łączymy to na przykład z święto rodziny. Piknik rodziny, senioralia nasze krakowskie, wydarzenie takim, jakim jest na przykład Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami i nie zamykamy się tylko na jeden obszar, ale dodatkowo wokół tego budujemy całą bazę, strukturę obszarów, w których możemy właśnie edukować naszych mieszkańców. W Krakowie działa świetnie i prężnie sieć centrów aktywności seniora. Staramy się tą mapę centrów aktywności seniora stworzyć i rozłożyć równomiernie dla całego Krakowa. Kraków ma 18 dzielnic. Mamy taką mapę. Oczywiście są jeszcze obszary, które wymagają wzmocnienia w tym zakresie, ale mamy też na terenie Krakowa pełnomocnika do spraw polityki senioralnej. Pani Anna Okońska-Walkowicz w sposób bardzo aktywny integruje środowisko seniorów. I to wygląda w taki sposób, że właśnie w tych czasach każdorazowo poprzez koordynatorów rozpowszechniona jest informacja, że w takim dniu odbędą się badania profilaktyczne, będzie też można skorzystać z bezpłatnych badań, tych prostych oczywiście, ale to powoduje, że rzeczywiście w tych działaniach profilaktycznych bierze naprawdę duża rzesza osób.
I to też wzmacnia takie poczucie u tych osób, że jakby swoim staraniem czy działaniem są w stanie, nie czekając w kolejce, dowiedzieć się, jakie są najbardziej ich, czy są i czy problemy w zakresie zdrowia. A centra aktywności seniorów mają jeszcze jedną funkcję, mianowicie taką, że uczą seniorów aktywnego życia poprzez sport, zajęcia sportowe, poprzez zajęcia, jeżeli chodzi o konstruowanie diety, przygotowanie posiłków. Oni uczą się tego, że w zasadzie można pewne rzeczy odroczyć albo ryzyko wystąpienia schorzeń zmaleje, bo to jest zdrowa dieta, aktywność fizyczna i tak jak patrzymy na nasze 36 centrów aktywności seniora, to te zajęcia, które się cieszą największą popularnością, to zajęcia sportowe. Fitness, gimnastyka, taniec, to jest coś, co jest absolutnym hitem i tego nigdy za mało. I za dużo. Ja myślę, że podobne doświadczenia u nas również, również rzeczywiście tutaj z programu Aktywny Senior to są dokładnie te aktywności, które szybko się wypełniają. Mamy bardzo fajne też pikniki właśnie senioralne, gdzie staramy się też łączyć ten element profilaktyczny, medyczny. To jest w ogóle spore wyzwanie, jak dotrzeć z informacją. Teraz się zastanawiamy, jak opowiedzieć o tym, że rozpoczynamy, jeżeli zostanie oczywiście ten program zaakceptowany, szczepienia przeciwko HPV dla 12-latek i dla 12-latków, ale myślę, że dosyć szybko ta informacja do rodziców trafi, tak samo jak było z in vitro, że właściwie od razu, kiedy ten program zaczęliśmy, nie trzeba go było specjalnie reklamować, po prostu była informacja, że miasto go zaczyna i zasadniczo limit wypełnił się bardzo szybko, więc jeżeli ma się dobre kanały kontaktu z obywatelami, wykorzystuje właśnie takie wydarzenia, na którym są mieszkańcy, na których są tak czy owak, czy to uniwersytety trzeciego wieku, czy takie naturalne momenty zgromadzenia, to myślę, że jesteśmy szybko w stanie poinformować o tych najbardziej ciekawych i nośnych programach, chociaż oczywiście jest wyzwanie, co robić z tymi, które są powiedzmy mniej popularne, a też potrzebne, czyli z tymi, o których pani redaktor wspomniała na przykład. No tak. Tak, badaniami. Jak zachęcić do tego. Więc tutaj jest wyzwanie komunikacyjne, to też patrzymy na to pod kątem wykorzystania tego potencjału, jaki właśnie mamy w stylu billboardów, banerów, możliwości komunikacyjnych w metrze. Właśnie metro tramwaja. Państwo mają do dyspozycji. Także tego jest sporo i myślę, że tutaj jeszcze jest sporo też do wykorzystania. Ale też jest ważny kanał, jeżeli mogę, pani redaktor, to jest współpraca czy współdziałanie z podmiotami, które bezpośrednio realizują konkretne świadczenia. My w Lublinie mamy takie dosyć dobre doświadczenie przy organizacji różnych spotkań, konferencji, eventów, pikników, festynów, gdzie zapraszamy podmioty lecznicze, czasami specjalistyczne wręcz, do współpracy i bardzo chętnie przychodzą, oferując konkretne świadczenia, oferując swoją pracę, swój czas, bo często jest to popołudnie czy weekendy, ale przy okazji też zapraszamy mieszkańców, a oczywiście media, jakieś konferencje prasowe, billboardy i tak dalej, ale też zapraszamy mieszkańców na część artystyczną. Łączymy zdrowie z przyjemnością, z urodą. Czasami oferujemy jakieś makijaże, jakieś dodatkowe usługi kosmetyczne czy porady, a przy okazji jest to badanie. W ten sposób naprawdę nie ma problemu, żeby mieszkańcy przychodzili. Ostatnio, żeśmy równo tydzień temu robili dla pań miasteczko zdrowia i urody, kiedy naprawdę można było i zapisać się na mamografię i na cytologię i zrobić sobie badania podstawowe, tam typu poziom cukru czy ciśnienia, ale też skorzystać z wielu porad, z wielu konsultacji przez specjalistów. Zapraszamy profesorów z różnych dziedzin medycyny i chętnie przychodzą. Pamiętajcie Państwo, że w tej chwili w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej NFZ wymaga od tych podmiotów też działań profilaktycznych. Tak. I oni chętnie uczestniczą w naszych tych, bo my to organizujemy, a oni realizują swoje zadanie. Dlatego tutaj jest też taki kanał, który warto wykorzystać i my jako Lublin, jako samorząd bardzo już od wielu lat współpracujemy przy różnych okazjach prozdrowotnych dla mieszkańców razem z podmiotami medycznymi, którzy bezpośrednio już te świadczenia wykonują. Ale to, co pani powiedziała, pani dyrektor, to skierowało moje myśli w trochę inną stronę, bo cierpimy na brak kadry medycznej jako kraj, prawda? Ze średnia wieku lekarzy wiemy, że jest naprawdę bardzo wysoka. To samo jeśli chodzi o pielęgniarki, więc tej kadry medycznej brakuje. U państwa podmiotach medycznych pewnie też. Czy państwo mają jakiś wpływ na to, żeby tę kadrę medyczną zatrzymać u siebie? Myślę o tej młodszej, świeżo wykształconej,
czy też o tych pracownikach, którzy już u Państwa pracują, o pielęgniarkach, które mają tak zróżnicowane płace w zależności od tego, gdzie są zatrudnione. Czy Państwo jako samorządy mają na to wpływ i cokolwiek z tym mogą zrobić? Bo to się wydaje, że to jest taki problem no, ogólnokrajowy, że rząd sobie musi z tym poradzić, ale przecież samorząd w jakiś sposób też za to odpowiada, czyli za to, żeby zapewnić mieszkańcom właściwą i we właściwej liczbie kadrę medyczną. No jest to olbrzymie wyzwanie. Pamiętam pierwsze spotkanie z szefami naszych szpitali, jednostek medycznych, kiedy pytałem o to, co jest właściwie największym wyzwaniem dzisiaj, to kwestia personelu, lekarzy, pielęgniarek pojawiła się jako kwestia najbardziej paląca, niestety bez jakichś łatwych rozwiązań tutaj, dlatego że no, za chwilę z powodu braku pielęgniarek będziemy musieli ograniczać liczbę łóżek w szpitalach, tak? No, bo takie mamy przepisy, takie mamy wskaźniki, a tutaj pozyskanie szybko pielęgniarek jest trudne. Oczywiście możemy wsiąść w autobus, ruszyć w Polskę i przekonywać pielęgniarki z innych miast, żeby przyjechały do Warszawy, gdzie zapewnimy im mieszkanie i wyższe wynagrodzenie, ale to też nie jest rozwiązanie, które powiedzmy będzie dobre w skali kraju i całego systemu, chociaż i takie rozwiązania chodzą nam po głowie. Na pewno jakimś rozwiązaniem jest nostryfikacja dyplomów Ukraińców i w ogóle sięgnięcie po migrację ekonomiczną tutaj jako rozwiązanie, ale no dostrzegamy, że to jest potężny problem i też się zastanawiamy, jak na niego odpowiedzieć tak, żeby nie rozregulować też rynku, bo niestety, jeśli o lekarzy chodzi, to tutaj zdarzały nam się przypadki, że taka wewnętrzna konkurencja pomiędzy szpitalami i jednostkami poprzez podwyżki właśnie no, powodowała lawinowy wzrost, znaczy lawinową po prostu presję na wynagrodzenia później, co z kolei skutkuje no, wynikami spółek, tak, bo mamy częściowo spółki, znaczy w spółkach mamy w tej chwili, tutaj cieszę się, że w Krakowie jest taka dobra kondycja finansowa, bo mamy przy 800 milionach wpływów, 70 milionów deficytu, jeżeli chodzi o nasze jednostki, więc rzecz, który trzeba pokryć po prostu, więc to jest rzeczywiście sporo. Także no to pokazuje, że działamy w obszarze bardzo konkurencyjnym, gdzie ta presja cenowa i presja płacowa jest faktycznie bardzo duża. Szukamy rozwiązania, mam nadzieję, że do jakichś dojdziemy, ale ono niestety też nie będzie z miesiąca na miesiąc, a sytuacja jest tak trudna, że należałoby właściwie myśleć o rozwiązaniach doraźnych już teraz. Wydaje się, że samorządy nie są kreatorem polityki kadrowej w podmiotach leczniczych, to wymaga rozwiązań systemowych, bo to, co pan prezydent mówił, to owszem, ale to tylko kreuje problemy finansowe tak naprawdę, a nie politykę kadrową. Bo decyzje o rezydenturze, o limitach, to są decyzje organów centralnych, a tylko samorząd ma płacić za to. Więc to jest właśnie to, o czym mówimy, bo rzeczywiście Kraków ma tylko 2 szpitale, więc to nie jest 10 szpitali, natomiast jeden. I to jest tak, że też na spotkaniu z dyrektorami, to co ciągle jest powtarzane, że największe koszty, które generuje szpital, to są koszty osobowe. To są koszty związane z zatrudnieniem lekarzy, pielęgniarek. Teraz właśnie problem z jednej strony wskaźniki, więc albo szpital dotrudni pielęgniarki, albo zmniejszy liczbę łóżek. Kolejne zero-jedynkowe rozwiązania, żadne z nich dotrudnienie może i byłoby dla pacjenta jak najbardziej korzystne, tylko skąd wziąć te pielęgniarki, tak? Kwestia Ukrainy też tutaj jest problem z tym, czy kwestia nostryfikacji dyplomu, ale te przepisy są tak skomplikowane, że w tym momencie jest to bardzo, bardzo duży problem, jeżeli chodzi przynajmniej w skali naszego kraju. Dodatkowo to, o czym mówimy, kwestia, gdzie i Polska, mówimy resortowa, tak, silosowa. I coś jest na rzeczy, dlatego, że my to obserwujemy na przykładzie kadry pielęgniarskiej zatrudnionej w domach pomocy społecznej. Podwyżka wydatków dotyczy pielęgniarek szpitalnych, tak, te, które są zatrudnione w szpitalach. Natomiast zapomniano o pielęgniarkach w domach pomocy społecznej. W tym momencie na samorząd w trybie natychmiastowym został przesunięty ciężar wyrównania zarobków pielęgniarkom w DPS-ach, ponieważ one odeszłyby od łóżek pacjentów, przeszłyby do szpitala. Być może szpital miałby rozwiązany problem, no ale DPS też i przepisy są tak skonstruowane, że to nie może być opiekun medyczny, to musi być pielęgniarka. Być może tu jest jakieś rozwiązanie na poziomie legislacji, żeby te rygory, jeżeli chodzi o pomoc czy świadczenie pielęgniarek, obniżyć w domach pomocy społecznej,
tak, aby te osoby mogły przejść do szpitali. No więc to jest jakiś pomysł, natomiast to jest też rozwiązanie na poziomie centralnym. My możemy oczywiście jako gmina i samorząd postulować takie zmiany legislacyjne, działając już przez Związki Miast Polskich. No, różnego rodzaju narzędzia samorząd posiada, no niemniej jednak decyzja nie jest już u nas. Tak? To, co pani powiedziała, to skierowało mnie do takiego pytania, które miałoby kończyć naszą debatę, do takiej puenty. Mianowicie, w jakim obszarze ochrony zdrowia dla państwa najbardziej pożądane są samodzielne decyzje samorządu? Gdzie państwu brakuje takiej samodzielności w podejmowaniu decyzji, w kreowaniu polityki zdrowotnej? W jakich obszarach? Panie prezydencie. No, mamy jednak jakiś poziom samodzielności, który pozwala różne rzeczy realizować. Sądzę, że wyzwaniem jest właśnie takie stworzenie synergii, żeby nie wchodzić sobie w drogę, wzajemnie nie konkurować i gdzieś, przynajmniej jest to wyzwanie, jakie widzę z punktu widzenia Warszawy, gdzieś tak to posegregować wszystko, żeby osiągnąć najbardziej optymalny rezultat. Tymczasem w zasadzie poza tym chaosem, który system tworzy w sposób naturalny, mamy jeszcze chaos wynikający z tego współkonkurowania pomiędzy jednostkami i mamy nasze wysiłki, w których staramy się zapewnić obywatelom dodatkowe świadczenia, dodatkowe rozwiązania, które bardzo często powinien zapewnić rząd, bo szczepienia przeciwko HPV na przykład, czy inne rzeczy, o których mówimy, to w moim głębokim przekonaniu powinny być rozwiązania finansowane przez systemu NFZ-u, przez rząd, a nie przez samorządy, tam gdzie my próbujemy odpowiedzieć na pewne wyzwania, które widzimy, a nie widzi ich w cudzysłowie system, chociaż powinien. W Australii, Norwegii czy Wielkiej Brytanii te szczepienia przeciwko HPV są właściwie opłacone przez rząd i obowiązkowe, więc ja bardziej widzę wyzwanie, bo nie ma co mieć złudzeń, że to się tak szybko nie zmieni. To znaczy tak naprawdę będziemy skazani na to współfunkcjonowanie w ramach tego, jak ten system jest zaprojektowany. Ale oczekiwałbym jednak od rządu, że on będzie też dostrzegał te najważniejsze wyzwania, a nie przerzucał je na samorządy, bo to trochę tak wygląda, że rząd coś wymyśla, a potem my musimy za to ponosić koszty. To znaczy musimy zrobić, ale nie tylko zrobić, ale też i płacić. No, kwestia głośna podwyżek cen energii jest jakimś przykładem, bo jednak miało nie być, natomiast widzimy w szpitalach już, że jest i to też będzie obciążało wynik finansowy. Niestety. Jeżeli chodzi o samorządy, to wydaje mi się, że tutaj mamy pewien obszar działania, który pozwala o samodecydowaniu i zostawmy, niech tak będzie, tylko niech to będzie stabilne. To, co wydaje mi się z punktu widzenia samorządów oczekujemy, to pewnej stabilizacji regulacji prawnych. Ta zmienność i ciągle niedoskonałość systemu zmusza samorządy do wchodzenia, tak jak wcześniej mówiłam, w pewne obszary, które nie są w pełni realizowane, a jest to skala potrzeb mieszkańców, ale też samorządy oczekują pewnego wsparcia, choćby wsparcia formalno-prawnego, nie mówię już o finansowym. To, co stworzono samorządom kilka lat temu, możliwość uzyskiwania dofinansowania programów polityki zdrowotnej zagwarantowanych, opiniowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w ubiegłym roku już zmieniono, że możemy tylko na programy, które zawierają świadczenia gwarantowane. Z kolei Agencja Oceny nie rekomenduje czy nie opiniuje pozytywnie tych programów, które są ze świadczeniami gwarantowanymi, więc coś tutaj jest jakby dysonans w tych regulacjach prawnych, które tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, podcinają skrzydła samorządom do działania w interesie mieszkańców i w interesie nas wszystkich. I tak jak tu pan prezydent powiedział, duży obszar działań, który samorząd może zrobić, nie wszystkie samorządy stać na to. Wspomóżmy nie tylko te duże, ale wszystkie samorządy, żeby mogły troszeczkę zadziałać na rzecz zdrowia swoich mieszkańców, bo w tej chwili jest to naprawdę niewielki procent w skali kraju samorządów, które wdrażają, które realizują jakiekolwiek programy polityki zdrowotnej, a zadania mamy wszyscy takie same, więc gdzieś tu problem jest, którego system, którego administracja rządowa nie dostrzega, a to jest zdrowie nas wszystkich. Wszyscy mamy do równego traktowania, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. No, dokładnie tak. To jest to, o czym pani dyrektor mówi. Kwestia dużych i małych samorządów, tak jak Lublin, Warszawa, Kraków, to jest dobra sytuacja i osoby mieszkające w dużych miastach mogą właśnie liczyć na katalog programów, z których mogą skorzystać małe gminy, wiejskie gminy.
tam takie rzeczy się nie dzieją. Nie dlatego, że włodarze nie chcą, tylko dlatego, że po prostu nie mają na to pieniędzy. Więc kwestia finansowania czy dofinansowania tych działań, które podejmuje samorząd. Z drugiej strony ja cały czas też wracam tam do tych gmin, które prowadzą szpitale. Jednak biorąc pod uwagę nadwykonania, myślę, że system finansowania świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia powinien także ulec radykalnej zmianie w taki sposób, żeby nie wiązać szpitali do pewnej granicy, a później już róbcie co chcecie, tak? Mhm. I radźcie sobie z problemem sami, a de facto radzi sobie z problemem gmina, bo tak jak na początku mówiłam, zero-jedynkowo zapłacimy albo zamkniemy. Nie ma innego rozwiązania. Stąd też wydaje mi się, że wchodzenie w spory sądowe z Narodowym Funduszem Zdrowia są niepotrzebne. To jest tylko strata energii, angażowanie dodatkowych środków, koszty związane z procesem sądowym, które także obciążają budżet gminy. Nie widzę, myślę, że tu można byłoby usiąść i tak na spokojnie zastanowić się, jakie jest rozwiązanie tego problemu, bo to naprawdę nie dotyczy tylko Krakowa, Warszawy, gminy, dotyczy to powiatu, dotyczy to województwa, to te szpitale także są mocno zadłużone. Ja mam gdzieś tutaj zadłużenie, jak ono rosło lawinowo, to jest naprawdę lawinowe zadłużenie szpitali i czasami się zastanawiamy, czy rzeczywiście nie jest celem być może taka eliminacja szpitali z rynku. Znaczy to jest ciekawa obserwacja i konkluzja, bo być może rzeczywiście jest tak, że NFZ, widząc pewne nadmiary, dąży do tego, żeby dokonać pewnej korekty, nie mówiąc tego wprost, że tak naprawdę chodzi o to, żeby samorządy pozamykały pewne placówki, bo tak oni to widzą z punktu widzenia systemu, tylko że nie chcą tego powiedzieć głośno i raczej przerzucają tą odpowiedzialność na decyzja będzie w samorządzie. Na samorządy, a wiadomo, że nikt rozsądny, kto dba o mieszkańców, nie wyjdzie i nie powie, że zamykam szpital, ponieważ NFZ nie daje nam pieniędzy. A ja jestem specyficznie teraz w sytuacji właśnie przy tym otwarciu południowego, gdzie wiem, że kontraktu nie dostaniemy, prawda, więc wiadomo, że muszę przesunąć element kontraktu z innych naszych jednostek i szpitali. Na szczęście jest czego wybierać i jest jak to zrobić, ale mielibyśmy sytuację, w której mielibyśmy pusty budynek, który nie może dostać kontraktu, bo po prostu tak wyglądają dzisiaj przepisy, co jest rzeczywiście absurdalne. Ale zgadzam się, nie ma co walczyć z NFZ-em, raczej trzeba szukać tutaj spokojnie rozwiązań w ramach tego statku, na którym się wszyscy znaleźliśmy, który nie jest łatwy, bo to jest raczej szersza dyskusja w ogóle o reformie podejścia i ustroju, która toczy się w Polsce od lat, ale co wreszcie należałoby zrobić, bo myślę, że te lata funkcjonowania tego w taki sposób pokazują, gdzie są po prostu mielizny, luki i co należałoby poprawić. Tylko czy to znowu wymaga takiej odwagi politycznej polityków w Sejmie. I pewnej konsyliacji jednak, bo diagnozę podobną mają wszyscy. No właśnie, to też jest zdumiewające, że tutaj diagnozę mają podobną wszyscy. Wiemy, co trzeba zrobić, natomiast nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak, to tylko medycyna samorządy czasem potrafi. Mam diagnozę, wiem jak leczyć. Tutaj jest większy problem. Tutaj. Ale też jest problem ważny, który pan prezydent podniósł, że są działania, czy próby rozwiązań pewnych systemowych, które nakładają obowiązki na samorządy, a nikt nie pyta, czy samorządy stać, czy mogą to zrobić. Choćby procedowana właśnie ustawa o medycynie szkolnej, dawniej teraz to chyba o opiece zdrowotnej nad uczniami, gdzie nakłada na samorządy spore wyzwanie, nie powiem wprost finansowe, bo nie tylko logistyczne. I w Lublinie akurat jest ta komfortowa sytuacja, że mamy w szkołach gabinety stomatologiczne i gabinety pomocy przedlekarskiej, ale z tego co wiem, to wiele samorządów w ogóle tutaj ma nieuregulowane, czy nie ma takich podmiotów na terenie szkół, a będą musiały na bazie tej ustawy to wdrożyć i to będzie koszt wyraźny dla samorządów, jak udźwigną, czy w ogóle będzie to czysta teoria, czy faktycznie będzie to jakiś kanon o dbanie naszych najmłodszych, no to zobaczymy, ale tutaj nikt nie pyta samorządów, po prostu ustawodawca reguluje pewne kwestie, a kwestia wdrażania leży już po stronie samorządu. Czyli tak jak w wielu obszarach państwo otrzymują zadania bez finansowania, dodatkowe zadania bez dodatkowego. Tak, to na samorządy jest przerzucane dużo zadań. Tak samo mamy w edukacji, przecież z czym się borykamy w tej chwili, bez podwójny rocznik i rzeczywiście niestety tutaj ta praktyka przybrała już rozmiary katastrofalne, a na koniec jednak
no, my musimy sobie z tym radzić, bo jesteśmy najbliżej obywatela, najbliżej mieszkańca, najbliżej jego potrzeb. Dokładnie. Tak, no, obywatel nie pyta, on chce dziecko mieć w szkole, chce, żeby to dziecko miało dostęp do stomatologa, do lekarza, do pielęgniarki, żeby pielęgniarka była cały czas w szkole, a nie no, dwa dni. Kraków ma, i pewnie nie tylko Kraków, specjalistyczne ośrodki szkolno-wychowawcze, gdzie uczą się dzieci z niepełnosprawnościami. Mhm. O, dzieci słabowidzące, niewidzące, dzieci niesłyszące. I tam, zwłaszcza w tego typu placówkach, bardzo potrzebna jest opieka medyczna, i to całodobowa, bo te dzieci tam mieszkają w internatach, więc już pomijam kwestię korespondencji z Narodowym Funduszem w tej sprawie. Niemniej jednak od zeszłego roku mamy taką skoordynowaną opiekę szkolną właśnie w tego typu placówkach szkolnych, gdzie całodobowo jest gabinet, dostępność do gabinetu, jest pielęgniarka, jest lekarz. No właśnie dlatego, żeby te dzieci nie musieć jeździć z nimi po SOR-ach, tak, gdzieś czasami w środku nocy, tylko jeżeli jest taka potrzeba, reagować na bieżąco. Ale to jest koszt, żebym nie skłamała, pół roku szkolnego, około 1 000 000 zł. Ewidentnie z budżetu miasta. Tak, tylko i wyłącznie w 100%. Mamy kolejne stanowisko z Narodowego Funduszu Zdrowia, że w związku z tym, że ustawa pozwala na finansowanie tego typu świadczeń samorządów, nie krępujcie się państwo, finansujcie dalej. No właśnie, znowu wracamy do współdziałania tych organów rządowych, samorządowych. Drodzy Państwo, ogromnie Państwu dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, że mogliśmy się dowiedzieć o planach, zadaniach, bolączkach, wyzwaniach samorządów, jeżeli chodzi o obszar zdrowia. Ja sobie zdaję sprawę, że te problemy są znacznie głębsze niż dzisiaj mogliśmy sięgnąć do nich, ale to nie jest ostatnia rozmowa, jeżeli chodzi o MedExpress na ten temat. Mam wielką nadzieję na spotkanie jeszcze z Państwem i rozmowę o podobnych sprawach, a dziś bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie.